Korea Północna. Wyłoniono pierwszego sekretarza media, wyznaczono urzędnika numer 2 w Korei Północnej. Rządząca Koreą Północną Partia Komunistyczna utworzyła stanowisko pierwszego sekretarza, który ma zastępować przywódcę kraju Kim Jong-una na kluczowych posiedzeniach i będzie de facto urzędnikiem numer 2 na szczycie władzy w Pjongjangu, podała we wtorek agencja UHAB. Partia Pracy Korei PPK utworzyła nowe stanowisko podczas styczniowego zjazdu krajowego, na którym Kim Jong-un został mianowany sekretarzem generalnym, podała południowo-koreańska agencja, powołując się na anonimowe źródła. W latach 2012-2016 Kim używał tytułu pierwszego sekretarza. Celem utworzenia nowego stanowiska jest prawdopodobnie odciążenie Kima w zarządzaniu partią. Według źródeł pierwszy sekretarz będzie mógł zastępować przywódcę i przewodniczyć w jego imieniu kluczowym posiedzeniom partyjnym. Zdaniem UHAB-u nowa pozycja niesie ze sobą status numer 2 w Korei Północnej. Na stanowisko mianowano bliskiego współpracownika przywódcy, członka biura politycznego Cho Young-wona, przekazały źródła UHAB-u. Partia wykreśliła też ze swojego regulaminu sformułowanie dotyczące zasady Songun, czyli pierwszeństwa wojskowości w polityce, którą promował poprzedni przywódca Kim Jong-il, ojciec Kim Jong-una. Usunięto także zobowiązanie członków partii do aktywnej walki na rzecz przyspieszenia procesu ponownego zjednoczenia ojczyzny, podała agencja. Część komentatorów ocenia to jako sygnał, że Pjongjang zrezygnował z celu zjednoczenia i dąży teraz do współistnienia obu państw koreańskich, które od konfliktu zbrojnego z lat 1950-1953 pozostają ze sobą w stanie wojny.